Bardzo proszę, pani dyrektor, pani sędzia Małgorzata Manowska. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Wysoka komisjo. Chciałam powiedzieć dwa zdania na temat tego projektu i na temat swojej osoby. Ja od 22 lat jestem sędzią, zawsze w pierwszej linii, poza paroma miesiącami, kiedy byłam wiceministrem sprawiedliwości i teraz od 21 stycznia, gdzie pełnię funkcję dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wszystkie uzasadnienia w terminie przez te 22 lata. Nie znajdziecie mnie państwo na stronach Daj w łapę, nie znajdziecie mnie państwo na Facebooku. I najlepsza statystyka w sądzie. I mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, tylko żeby państwa przekonać, że ja wiem, o czym mówię, prosząc państwa o poparcie tego projektu, który de facto ma dać jeszcze rok na to, żeby przemyśleć, jaki chcemy mieć wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o szkołę, złe zdanie o szkole wyrażane jest zwykle dlatego, że ludzie ani państwo posłowie w większości nie znają tej szkoły. Chcę powiedzieć, że pierwsi aplikanci, którzy rozpoczynali naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, dopiero teraz zostali zaakceptowani przez Krajową Radę Sądownictwa. Dopiero teraz, to jest pierwszy rocznik, dopiero teraz wchodzi do zawodu. To nie jest tak, że oni są skoszarowani i po prostu wbija się im w głowę przepisy. Oni uczą się rzeczy wyłącznie praktycznych. Co miesiąc opiszą egzamin, który polega na sporządzeniu wyroku z uzasadnieniem na podstawie prawdziwych akt. Mają zajęcia na przykład z sędziami, z wybitnymi specjalistami. To jest szkolenie po prostu na zasadzie mistrz uczeń. I rozbicie aplikantów na Polskę spowoduje powrót do pewnych regionalizmów, ale ja nie chciałabym jakby forsować swojego poglądu, dlatego że właśnie ten rok nam jest potrzebny. Ja chcę państwu tylko na dwie rzeczy wskazać, co zrobiła ta ustawa, a jeżeli chodzi o etykę, pani profesor, mamy panele specjalne. Nasi aplikanci naprawdę są uczeni etyki. Jak patrzę na nich na egzaminie sędziowskim, bo byłam członkiem komisji, to aż po prostu serce rośnie, jak oni się zachowują. Ale nie później, pani profesor, oni jeszcze nie zaczęli orzekać, rzecz w tym. Wiem, pani profesor, dlatego w Krajowej Szkole Sądownictwa w tej chwili mamy zespół, który szykuje trzy panele szerokiego szkolenia z etyki, takiego praktycznego z udziałem właśnie psychologów, kulturoznawców, medioznawców, żeby pokazać temu sędziemu, jak to jest, jak on pójdzie na drugą stronę stołu i ktoś na niego nakrzyczy. Tylko proszę dać mi chwilę czasu, ja jestem parę tygodni dopiero. Jeżeli chodzi o tę ustawę, zwróćcie państwo uwagę, że zostaniemy jedyną służbą, bo ja tego nie nazywam w ogóle zawodem, bez aplikacji, bez tego szkolenia uczeń mistrz. Bo jeżeli ta ustawa, która weszła w życie po 3 latach aplikacji, nakazuje aplikantowi pracować 18 miesięcy gdziekolwiek, byleby tylko przy tworzeniu, stosowaniu prawa, to dokąd on pójdzie i czy on wróci? Za 2 lata ktoś zapyta, na co wydajemy środki publiczne. A jeżeli dzisiaj już ustawa nakazuje ministrowi sprawiedliwości przekształcanie etatów w asesorskie, a nasz aplikant ma szansę wystartować na asesurę za 5 lat dopiero, bo takie są przepisy przejściowe, to kto przyjdzie przez te 5 lat do wymiaru sprawiedliwości? Za 5 lat ktoś zapyta, wymiar sprawiedliwości się nie załamał, to zlikwidujmy aplikację sędziowską. Poza tym ta ustawa ma poważne wady. Wskażę tylko na jedną, bo wiem, że są wśród państwa przedstawiciele również adwokatury, radców prawnych. Zwróćcie państwo uwagę, że adwokat, radca prawny, notariusz po 18 miesiącach swojej aplikacji może zostać asesorem, ale nie może zostać sędzią, bo żeby zostać sędzią trzeba mieć albo egzamin sędziowski, albo 3 lata swojego stażu adwokatury, radcostwa czy notariatu. To po co ktoś ma przyjść na asesurę? Dziękuję państwu za uwagę.